Witam was, Serbs, Skiśnek z FIFA 17. No i gramy teraz obecnie mecz z Sevillą, niestety bez Strychowiaka w przeciwnej drużynie, a następnie będzie meczek przerwy, czyli że który wam nie pokażę, gdyż będzie z Sassuolo. Oczywiście każdy mecz może być na legendarnym przegrany, ale już wolę wam pokazać mecz z Lazio. W sumie będę w kolejnym odcinku, gdzie Inter i Juve, chwila przerwy możliwe, chyba że ta Liga Mistrzów się trafi i tak dalej. No i tak. To ja bym chciałem powiedzieć, że planuję rozwinąć ten kanał, ale nie w sposób, że wow, montaż super, otwieranie 50 paczek i tak dalej. Chcę go rozwinąć troszkę pod względem innych serii. Pierwsza dosyć tradycyjna, według mnie, kariera zawodnika. Skończyłem ogólnie całego Alexa Huntera, całą gwiazdę. Ole, to było zrąbiste. Ole, jak się pod koniec wkurwiłem na Walkera, jak ja go chciałem zmiażdżyć na tym boisku, jak ja go chciałem tam zabić. Ale okej, żałowałem, że nie można było kontynuować, bo słyszałem na początku, że jak się skończy normalną karierę, że tam Hunterem, to później można grać po prostu jako zwykły zawodnik. Już bez tych wszystkich eventów, przerywników i tak dalej, ale jako zwykły zawodnik. Zawiadałem się, że nie można, ale tak było zrobiście. A poza tym planuję zrobić karierę zawodnika, tylko nie wiem, w jaki sposób to zrobić. Na początku planowałem, że Liga Polska pierwszy sezon, no była pierwsze dwa. Później zrobić gdzieś jakiś transfer, może do, nie wiem, do słabszej ligi, jeszcze jakiejś, tylko pewnie zaraz Milan i Bayern wyskoczył, bo pamiętam, że 12 albo 13 była fajna, grałem na SPO i tam Rudnesowi pomagałem i przyszedłem do Rapidu, czy tam do Rapid Wiedeń, czy no, gdzieś do Wiednia przeszedłem, tyle pamiętam. I to było fajne właśnie, bo to było takie, to nie był awans, Milan, Bayern wykupują wszystkich tutaj, dobrze się zapowiada. Tylko to było takie realistyczne dosyć. Tu by się zaczęło. Chciałem Lechu zagrać na początku, ale niestety jak zagrałem sobie już tak dla siebie, to zacząłem, że Lech ma taki zjebany stadion, że nic na nim nie widać. I było pokazywane tylko mecze na wyjeździe. Dalej. Tak myślałem, żeby zrobić serię z zakładów. Niestety dzisiaj, bo dzisiaj gra Inter kontra Roma. Inter gra na wyjeździe i Inter ma, raczej nie, Inter Napoli. I Inter ma kurs 4,5 chyba, czy tam 4,6 i bym na Inter postawił. Ja wierzę, że Inter wygra. Inter jest wyżej w tabeli. Drużyny Mediolanu zawsze były dla mnie koksami w Serie A, czy teraz Calcio A, czy jak to się tam nazywa normalnie. No i wierzę w nich. Ale tam planuję właśnie zrobić, może się pojawi coś już na weekend. Nie będę właśnie takie zakłady robić. Możemy się zakładać, na przykład, raczej zakładać. No, swoje możecie pisać także propozycje, nie wiem, na jakieś serie, na jakieś pomysły. Pamiętajcie, że także proszę was o jakieś tam, nie wiem, łapki w sumie i komentarze, gdyż to pomaga rozwinąć kanał, gdyż planuję w końcu się na nim skupić. Na razie była tylko taka kariera zawodnika i też rzadko i w ogóle teraz patrzę, wrzucam odcinek sprzed tygodnia, czy publikuję. No i muszę się w końcu tym kanałem zająć, gdyż no jednak FIFA ma, szczerze mówiąc, powiem, większy potencjał niż Europa. Potencjał pod względem widowni, więc... bo według mnie Europa, znaczy to są dwa różne gatunki, ale jednak pod względem widowni, znaczy największy kanał w Polsce pod względem widowni, jeżeli chodzi o Europę i strategię, to jest oczywiście Niedźwiedź, później jest Ignacy. Ignacy był wcześniej największym, dopóki nie przerzucił się na drugi kanał. No, a Niedźwiedź ma nie ma 10 tysięcy nawet. Największy fifacze mają po 300 tysięcy chyba, coś w tym stylu. Okej, gramy mecz z Sevillą. Pierwszy mecz był wygrany 1-0, było wtedy u nas. Teraz gramy mecz na wyjeździe, więc wszystko może się wydarzyć. Aubameyang, Cido! Ole, zmieścił okno. Dobra, lecimy. Chyba Rashford cię zarać w tym meczu, czy nie wiem dlaczego, nie. Rashford? To jest Rashford? Martial. Okej, myślałem, to Rashford. Okej, nie dałem super ofensywny. Kurde, muszę się do FIFA przyzwyczaić, bo dawno nie grałem. Teraz tak gwint mnie tutaj zajął. Wyszedł, dostałem betę zamkniętą. O, co? Donnarumma. Ej, ale tak nie szalej na tej bramce. Cześć, szalej na bramce, tak, ale nie w taki sposób, że mogłeś to lepiej złapać na przykład. Ora, nie marudzę, gdyż teraz dużo bramkarzy właśnie ma tak... To mi się nie podoba troszkę, chociaż też nie mogę marudzić, bo nie jestem profesjonalnym bramkarzem. Lubię stać na bramce, bronić, dobrze mi to wychodzi, potrafię się ustawić i zmienić napastnika. A lubię także grać w obronie, w ogóle... A dobra, najpierw chcę dokończyć temat, żeby zaraz nie rozpoczynać drugiego.
Właśnie bramkarze tak dosyć często teraz nie łapią piłki, tylko ją wybijają. Mają szansę, żeby spróbować złapać tą piłkę, ale walą zawsze na ten rożny na przykład, odbić i na rożny. Co racja, to jest cały czas dobra obrona, ponieważ nie wpada bramka bronią. No ale jednak trochę tego łapania mi brakuje. No i ja na przykład ogólnie lubię stać właśnie na obronie albo na bramce. To się wzięło z tego zawsze, że jak kiedyś byłem na szkółce piłkarskiej, chodziłem tam chyba czwarta, druga sekunda, Kurzawa i Luta. Ujojojojojojojoj. Chodziłem w czwartej podstawówce, miałem wtedy 10 lat, do szkółki piłkarskiej. I na podwórku jak graliśmy w nogę, to mieliśmy taką grę, kto wbije ten stoi. To znaczy, że na początku jest wybierany bramkarz, tam ktoś mówi, że a ja stoję. No to dosyć lubiliśmy stać i się rzucać, szczególnie na tej bramce, to było zawsze fajne. No i tak uznałem, że po cholerę mam się kiwać z czterema, pięcioma innymi osobami. Jak mogę na przykład poczekać, aż te 4-5 osób się wykiwa sama, zostanie jedna osoba, która będzie biegła z piłką, ja tej osobie zabiorę piłkę i sam strzelę. I często właśnie to było skuteczne, ponieważ oni się tam latali, męczyli, jedna osoba uciekała, a ja tak sobie stałem, takie cyk, piłkę zabrałem i strzelam. I właśnie dzięki temu nauczyłem się dobrze tam manewrować, czyli tutaj oszukiwać napastników. Oraz jako, że często stałem dzięki temu sposobowi, także nauczyłem się no, dosyć dobrze bronić. Czy wystarczająco? Na pewno lepiej niż większość tutaj po prostu takich osób na WF-ie na przykład. I co tam jeszcze? Czekajcie, Martial. Hop. Cyk. Nie. Aubameyang. Cyk. Nie. No i co tam jeszcze mogę powiedzieć? A, i było tak, na tą szkółkę chodziłem i tam właśnie tam przeniosłem ten pomysł cały na szkółkę. Zawsze lubiłem przychodzić na przykład pół godziny przed treningiem, żeby sobie na hali albo na boisku pokopać z innymi, już się przebrać i pokopać. Jako pierwszy. No i zawsze tam, bo trening wyglądał tak, że była tam godzina, czyli pół godziny chyba tam rozgrzewki, czyli bieganie, tu ćwiczenia rozciągające. Kolejne pół godziny to było tam jakieś takie, nie wiem, ćwiczenia z piłką i tak dalej, a kolejne pół godziny to był mecz. Czekajcie, Riyad Mahrez jest na lewej nodze. Lut, nie Milik. Bo z prawego skrzydła zszedł, to myślałem, że Mahrez. Ale Milik ładnie zaletował, tylko kurde, druga poprzeczka. Martial, dawaj. No i tak. No i zawsze lubiłem przyjeżdżać wcześniej na te treningi. No i tam zawsze mieliśmy taką szansę właśnie, by pograć tak na luzie, jak normalnie graliśmy tam, no trzeba było robić to, co trener mówił. A to wtedy robiliśmy po prostu to, na co mieliśmy ochotę. No i graliśmy sobie właśnie w... ja przyniosłem tą grę, że kto wbije, ten stoi tam z podwórka. Luta! No kuźwa, no Milik. Ach, Mahrez wybiegł. No i tam też wykorzystywałem tą taktykę i właśnie trener tam nie że gdzieś siedział w biurze jakimś, tylko patrzył, co my robimy, żebyśmy się oczywiście nie pozabijali, bo byliśmy pod jego opieką. No i... No i zobaczył, że ja mam taką taktykę, że nie lecę w ataku, nie kiwam się z innymi, tylko czekam i potrafię dobrze odebrać piłkę i postawił mnie na obronę. Byłem jednym z dwóch kluczowych obrońców. Taką dziwną taktykę, czyli dziwną, no może skuteczną, tylko że jakoś nie próbowałem z czasem. Później się... No kuźwa, jak grałem w nogę, to później już bez trenera, ponieważ było tak, że... Znaczy ja się potrafię do czegoś przyzwyczaić bardzo mocno, nawet do jakichś pierdółkowatych rzeczy. I było tak, że... jako że... Znaczy byłem w grupie chyba od 8 do 10 latków właśnie. Miałem przychodzić do starszej grupy w wakacje i uznałem, że nie chce mi się. Jak ja widziałem, jakie tam oni mają treningi, jakieś ten... jakieś, nie wiem, skoki przez płotki, inne pierdoły, to ja uznałem, no, kuźwa, no... Tory śmierci, tak się mówiło na to wtedy. Co tam się drzesz, Szpakowski? To uznałem, że no nie mam ochoty. Nie mam ochoty tego robić. No, a poza tym... stała się taka sytuacja, że przez to, że chodziłem tam na szkółkę i tak dalej, to troszkę oceny tam podupadły. To był też jeden z powodów, żeby się wypisać. I szkoda, teraz tak myślę, to chętnie pochodzę na tą szkółkę. Okopał, no teraz jak przypominam sobie, że kurwa, jak ja dawno korków nie miałem założonych na nogach. Bo tak rzadko idę grać na trawie, nogę, że kurwa, korki mi są potrzebne. Na WF-ie jak idziemy już grać, no to kurwa, raczej korków się nie ubierze, bo się okaże, że pójdziemy biegać na przykład. No i co?
No i kuźwa, już lepiej mieć te halówki, zwykłe buty do biegania, niż ali, nic. Niż korki i później się zawieść na tym. A także nie jest najlepszym pomysłem nosić trzy pary butów, bo możemy iść na to albo na to. Albo jeszcze ze sobą, bo na przykład najpierw idziemy godzinkę pobiegać, później godzinkę pograć. Ale kurwa, jak się te korki ubierało, się wychodziło. Pamiętam jak ten, jak był. Znaczy mamy taki dosyć stadion duży w Pile, tylko że nie mamy żadnej drużyny piłkarskiej w sumie takiej zawodowej. Tego co patrzyłem ostatnio. Mieliśmy jakoś tam, tylko że to była liga okręgowa i kuźwa, i szkoda gadać. Ale stadion mamy ładny, dosyć. No i było takie wejście na stadion, jak to normalnych tutaj właśnie tych ligach i meczach. I jak wychodziłem przez ten stadion, wow, i tam się zawsze bawiliśmy, że tłumy są. No wiecie, dzieciaki. Jep, Mares nie przeszedł. Kurwa, bym się chętnie gdzieś zapisał do jakiegoś klubu, tylko tak trudno, nie wiem, złapać taki klub, gdyż Pile nie ma żadnego, bym musiał jeździć co najmniej paręnaście kilometrów poza Piłę. Do jakiegoś klubu, nawet ósma liga, całą liga okręgowa. Żeby po prostu tam pograć. Tylko właśnie, te wyjazdy. Raz, nie wiem, czy są tam treningi w takich klubach nawet, ale szczerze mówiąc. Jak są, to mogą oni tam kolidować z innymi rzeczami i to jest problem. Nie wiem, jak będą reagować na to, że na treningi czasami mogę nie przyjść. Kurzawa. Sędzia pokazuje rzut rożny. Bo jednak to będzie, nie wiem, z pół godziny jazdy w sumie, bo zanim wyjadę z tego miasta. Lutuj. Ej. To będzie jednak z pół godziny jazdy. I pół godziny z powrotem, plus jakiś tam trening. Bo zaraz jest właśnie zima nadchodzi, kuźwa w śniegu. Ligi pewnie nie idzie przez zimę. Jakbym miał grać, to pewnie dopiero na wiosnę. I tak na wiosnę tylko. Nie na dłużej, ponieważ później. Raczej ten. Możliwe, bo nie jestem jeszcze pewien, co będę robić. Bo mam raczej ten klasa maturalna teraz. No i w sumie maj, maturki, koniec. No i. Później właśnie nie wiem, co będę robić. Czy będę szedł do pracy, czy będę szedł, nie wiem. Na przykład, czy w Polsce, czy za granicą. Bo na studia idę na stówę, ale na okres wakacyjny. I czy na przykład, czy będę się przed opierdzielać. To też jest jakiś plan. Ale tak sobie myślałem właśnie, także ponieważ później jadę na studia raczej do Poznania, tak uważam. No i tam może coś w Poznaniu się zapiszę do jakiegoś klubu, już tak bardziej na dłużej. Bo nawet jednak to jest 5 lat. Tak nie sądzę nawet. No chyba, że uznam, że te studia nie są dla mnie, to wtedy tak, to wtedy się zobaczy. Ale kuźwa. Miałem 4 lata na przemyślenia. Znaczy, przemyślenia. Postanowiłem, że pójdę na jeden kierunek, taki z góry, znaczy na jeden. Nie na. No na politechnikę pójdę, tak sobie postanowiłem. Na pierwszej klasie i jakoś nic mnie nie natchnęło jeszcze, żeby. Jakiś pomysł, żeby to zmienić. Świetnie się ustawia. Dobra, ale natchnęło mnie, żeby zmienić zawodników, gdyż nie dość, że tak średnio nam idzie, bez żadnych tutaj rewelacji. Riyad Mahrez się średnio pokazuje. Muro mogłem wprowadzić, ale wprowadzę Brandta. Jednak Moro nie chce ryzykować, bo to jednak nie jest przewaga, że teraz wygrywamy 2-0 i w dwóch meczu byłoby 3-0 dla nas. Jako to jest 1-0 dla nas w dwóch meczu i zaraz Sevilla się rzuci full attack, no i musimy ogarniać, a Moro akurat jest bardziej ofensywnym środkowym pomocnikiem niż defensywnym. Ale ładnie podał Aubameyang. Dele Alli, tu widzę Riyada Mahreza. Kurde, tak myślałem, że lepiej pójdzie prostopadłe. Nawet biorąc pod wzgląd, że Mahrez nie jest zbyt szybki. Jest bardziej driblerem niż speederem. Chociaż tutaj ładnie jest, kurde no. Sędzia nie przerwał tej akcji. Przywilej korzyści Bo ja decyzji się tak pozostał zastanawiam właśnie, jakby wyglądało, zostaje z powrotem. jakbym się zapisał do takiego klubu.
Ale ponieważ jak chodziłem do szkółki, to oczywiście trzeba opłacić, a teraz właśnie nie wiem, czy to będzie tak, że no, za darmo sobie po prostu przychodzisz, czy grasz, bo raczej nie wiem, czy pensja będzie w 8 lidze, czy w okręgówce. Czy nie trzeba właśnie dopłacać, pewnie korpi będzie trzeba kupić swoje, nie wiem, czy klub załatwi koszulkę. Czyli no koszulka musi być chyba klubowa, więc no musi załatwić, tylko nie wiem, czy właśnie... A to też nie będzie trzeba zabulić, a czy na 3 miesiące się opłaca wydawać jakieś koszty? Też nie jestem pewien, bo to jednak nie jest BPL. Jedyne co masz robić to... Masz jeszcze agenta do tego i tak dalej. A ty jedyne co masz robić to się opieprzać. Ja cię opieprzę, grać. Chyba, że Pogba jesteś, to możesz się opieprzać. Kuźwa, Ronaldo, zawodnik, który pracuje najwięcej na treningach nad sobą, został wyprzedzony w cenie przez Kościa, który więcej chyba wydaje na fryzury niż na swój rozwój pieniędzy. Brandt ładnie przyblokował. Ładnie tutaj też zastawił się ciałem, ale to było tyle. Wygłówkować dobrze nie wygłówkował. Podaj, okej, Diawara. Diawara ogólnie dostał boosta w potencjale, tylko że jako, że moja gra jest chyba ze września, dlatego to nie jest u mnie uwzględnione, ale może być uwzględniony. Dobra, nic nie było uwzględnione. Nawet gol Brandta. Cyk, ale ładnie, ładny ślizg. Ale wszedł. Chłopie, widzę w tej potencjał na przyszłość. Walcz. Kraneviter. Podanie. Spójrzmy, atak Sevilla. Krycie, kryj. Górą. Cyk, ale główka jest. Milik, Martial. O nie, no kurwa, nie widziałem wcześniej tego obrońcy. Kliknąłem i się pojawi na ekranie. Myślałem, że jakoś obawiałem go odpędzi lub coś się stanie niesamowitego, ale jednak się nie udało. Ach, podanie do Milika mocne, dlatego że miał już lecieć wcześniej. Ale jest Milik na skrzydle, widzę Branta w środku. Czy on Aubameyanga? No i miałeś mocniej wrzucić. Tylko Sirigu to też nie jest słaby bramkarz. Więc trzeba to wziąć pod uwagę. Chociaż wiele sytuacji do popisu nie miał. Gdzie poprzeczki były. Kurwa, wejdzie. Raz, gdzie obrona? Dwa, Donnarumma trochę się zawiodła na twojej interwencji. Każe taki, że bramkarz właśnie nie wychodzi do tego. Nie próbuje tego przeciąć nawet. Właśnie przy takich wrzutkach jest mała inteligencja. Trudniej jest chyba zrobić taką wrzutkę. Trudniej jest mieć farta do wrzutki. Komputer to nie potrzebuje farta, bo to jest komputer i on wszystko wyliczy dokładnie co do centymetra. Szczególnie na legendarnym. No i co? Dogrywka i możliwe, że karne. Chyba, że mi strzelą jeszcze teraz, bo mają szansę. To już było tak blisko, miałem kończyć mecz 0-0, co rację niezbyt... Kurwa, nie chcę odpalać z Ligi Mistrzów, nie teraz. Cały czas nie wiem, jak działają tutaj te pieniądze, czy na przykład, bo nie dostaję ich aktualnie, czyli że non-stop, tylko dostaję, czyli że FIFA. Tylko dostaję je, że... Czy dostanę je na koniec sezonu, że to jest podsumowanie, że na przykład na koniec sezonu będę miał za 100 milionów. O, taki przykład po prostu. Bo tam jest napisane, że mam na bonusie około nawet 100 milionów, że dochody 100 milionów. Ale no nie widzę tych 100 milionów, tylko widzę 3 miliony, które chyba były z sprzedaży zawodnika. A nie z żadnych koszulek i tak dalej. Jakby to chociaż na koniec miesiąca się tak zsumowało i on... Ten twój wynik finansowy na koniec miesiąca wynosi tyle, zostało wpłacone tam do klubu. A, nie przecież jeszcze jakby było fajnie, że wprowadzili podatki po prostu i to jeszcze w zależności od danego państwa. Bazując na realnych kwotach. I by się zobaczyło, czy się bardziej opłaca mieć taki klub w Polsce, czy na przykład we Włoszech, bo wychodzi taniej. Martial, Brandt, miał pójść do Milika, ale nieważne. Aubameyang? Jajajaj, tu miał iść do Martiala. Przetnij, okej, przeciął, Brandt. Julian Brandt, Rog. To widzę kurzawę. Kurzawa, kurzawo. Jest kurzawa, trafił.
To miała być taka przerzutka Dominika właśnie. No, zaraz zobaczycie, tutaj było podanie do Kurzawy. I to miałem przerzucić Dominika, ale przyblokował. I dał Kurzawie lepsze pozycje. I to nawet nie miała być piłka delikatna po ziemi, tylko to miała być luta w bramkarza. Ale... no, ale efekt się liczy, a nie jak do tego doszło. Dobra, oni mogą, będą teraz fajnie walną full attack, więc może jakaś kontra z wykorzystaniem Aubameyanga pójdzie dobra. Chyba, że mi trafią. Ale tutaj Koulibaly na główkę. Że nie teraz jeszcze kontra, bo teraz jest koniec dogrywki właśnie. Chyba, że Brandt. Brandt akurat jest dosyć wolny. Walcz, walcz, rog. To może jeszcze coś pójdzie. A nie, dogrywka jeszcze trwa. Myślę, że to jest doliczony czas, a to jest informacja, że jest dogrywka. Aubameyang! Poprzeczka, no trzecia poprzeczka w tym meczu. Julian Brandt. Mogą wspólnie konstruować ten atak. Tutaj widzę Kurzawę. Kurzawa! Uuu! Ole się rozpędził Kurzawa, druga bramka. Jeszcze z takiego kąta, niż Roberto Carlos. Kurzawa jest chyba Francuzem. Francuzem? Chyba tak. Ale ma polskie korzenie, tego jestem pewien. Walcz, walcz. Cyk, Diawara wślizgiem. I przyblokował dośrodkowanie. Prowadzimy 2-1. No i muszą strzelić 3 bramki, żeby wygrać, bo nie będzie już na pewno karnych. Strzeliliśmy na wyjeździe i to się liczy więcej niż gol u siebie. Ja nie sprawdziłem drugiego meczu. Bayer miał, remisował z kimś tam. Przed nami jeszcze 15 minut dogrywki. W sumie liczę, zawsze jest lepiej jak słabsza drużyna wygrywa, bo później ma się łatwiej później. Brandt przewrócony, ale bez kontuzji, było widać na początku, że nie było tam żadnej karetki i tak dalej. Milik to ma dosyć dużo miejsca, ale jest zmęczony, ale podanie do Martiala, więc może mogę podaniami wyklepać. No chyba, że Brandt. I Brandt się czymś popisze. No wiesz, 70 lat temu Niemcy lepiej strzelali niż teraz. Ben Yedder tutaj nic większego nie osiągnął w tym meczu. Chyba, że tego gola strzelił, bo nie jestem pewien. To nie jest tak, że w Sevilli grał Pato? Czy gdzie, no bo on gdzieś tam, nie, w Villarrealu chyba grał Pato, gra teraz Pato. Dobra, wypoczęty Brandt, trzeba to wykorzystać. Cyk! Ajajajajaj, chyba że... Ach, rożny. Nie wiem jak to wywalczyłem. Patrzcie, Kadzida. Cyk, Koulibaly, mach, obok bramki. Kurczę, na początku gry, raczej na początku. Na początku w ogóle jak FIFA wyszła, to mi się z dośrodkowania wydawały lepsze. Bardziej korzystne. Łatwiejsze, bardziej... No więcej goli z tego padało. Nie wiem, czy to albo znerfili, albo... albo po prostu... jakiś zły tor dośrodkowań wszedłem, znaczy tor. No, sposób dośrodkowań wypracowałem zły. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Cyk! Ach! Od jego zawodnika się odbiło. Zadanie do Martiala na skrzydło. Diawara przyjął, ale przegrał pojedynek. Barw bark. Blisko pole karne, może strzelać. A, Kurzawa to okiwane, to może mu wybaczyć za te dwie bramki dzisiejsze. Ale Koulibaly jemu tak średnio. O, co ten Maksimowicz zrobił? Co ten Maksimowicz wyskoczył niczym Ronaldo w powietrze. Na 5,5 metra. Ale minął piłkę. Tutaj, patrzcie. Ujep. Ale mi zmutował. Może jeszcze strzelić dwa gole, żeby coś ugrali. A Aubameyang dosyć wypoczęty. Ma Milika w środku. Aubameyang. Milik. Martial. Milik. Ole poszła luta. Ciekawe, ładne. Trzeba przyznać. Tutaj dośrodkowanie Aubameyanga. Milik nie doskoczył, chyba nawet nie wyskoczył. Martial chciał strzelić, ale poszło pod nogi Milika i Milik dobił.
jednej bramki jest zawsze do odrobienia. Kurzawa, kurzawa, Milik. Arbiter, kończy mecz. Koniec meczu, awansujemy. Kurczę, już patrzę 25 minut i mogłem skończyć odcinek, bo się wygadałem i tak dalej. Ale obiecałem mecz, to będzie mecz. Więc jeżeli ktoś jest jeszcze chętny do oglądania, to widzimy się za chwilę. Ja ten Sassuolo sam zagram. No i widzimy się za sekundę w kolejnym meczu. Aktualizacja oceny. Czy to jest coś napisane? Nagroda z turnieju. Przedzaczcie, dostałem 6 milionów. Przełożone spotkanie. Dzięki trenerze Aubameyang gra, cieszy się. Zysk 213 milionów, zarobki 630, transfery 35 milionów, towary klubowe 200 milionów, 350 milionów, 200 milionów, nagrody i tak dalej. Transakcje, tutaj nagrody pieniężne, na przykład 6 milionów, nawet jakby pensje i piłkarze liczyły się z hajsu w klubie. Do budżetu mam tylko obecnie 900 tysięcy, niecały milion w chwili obecnej. Dlatego albo coś się zbugowało z tą grą. Jej, tu czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, 300 milionów mogłem wydać. Patrząc po zawodnikach, których posiadam. Dobra, tutaj mam za cel osiągnięty. Ćwierćfinał w Pucharze Mistrzów. Ale mamy aktualną pozycję drugą w Calcio A. Ale to mamy z tego powodu, że mamy dwa mecze w plecy, jeżeli chodzi o Inter. I możemy nadal wypracować pięciopunktową przewagę. Juve już raczej nie powalczy o mistrza. Nie został mi Inter do walki. Niestety tutaj Milan jest nisko, 15 pozycja. Dobra, widzimy się za chwilę, żeby nie przedłużać tej gry. Lecimy już po meczu z Sassuolo. Mecz był całkiem udany. Mecz się zakończył 3-0, zwycięstwo Napoli, oczywiście nas. No i to był ciekawy mecz. Mogłem wam go pokazać, szczególnie ostatnia bramka, ale zaraz wam już to wszystko po kolei opowiem. To wyglądało tak, że Sassuolo dostało dwie czerwone kartki. Pierwsza była gdzieś pod koniec pierwszej połowy, jak Kanakio dostał piłkę sam na sam. Leciał z piłką. No i tak sobie wypuścił, że bramkarz by ją złapał. Ale zawodnik skosił go z tyłu, przeciwny. No i czerwona, rzut karny, gol. I Kanakio gol z karnego. No i tak jakoś się toczyło. Później była druga połowa, gdzieś tak, nie wiem, przed 70 minutą. Była akcja, było dośrodkowanie z rzutu rożnego, nasza oczywiście. Piłka jakoś wpadła pod nogi Oxforda, a Oxford jest, którego dałem na SP, a Oxford jest kaleką. No i już się wywracał sam po prostu z tą piłką, biegnąc z nią. Wystarczyło, że obrońca go dotknął, wywrócił i karny. Oczywiście bez kartki to było tym razem. Niech to nie był ślizg ani kopnięcia, próba zabicia, tylko po prostu przepychanka, zawodnik się wywrócił karny. Dałem Moro, czy jak się nazywa ten zawodnik, ten młodziak, wykonać karnego. Moro, no i czytać Moro, nie chyba Francuzem. Tak. No i dałem mu wykorzystać karnego. No i strzelił tuż za rękoma bramkarza, rzucił się i tak już jakby podniósł rękę trochę wyżej, to by obronił. Ale wsiadł gol. No i okej. Później chyba poszedł. Tak, była już akcja też prawie sam na sam, już zawodnik wybiegał i tuż przed polem karnym został sfaulowany od tyłu. Druga czerwona kartka. Moro strzelił z wolnego, bo on ma 66 rzutów wolnych, więc pozwoliłem, a pomyślę, a mu dam strzelić. Tuż obok słupka. Ja pierdzielę, ale blisko było. No ale grali w osłabieniu. I tym razem, jak tutaj jest pole karne, to znaczy strzały mniej więcej z tego miejsca, tutaj na bramkę i gdzieś to obok słupka poleciało. Następnym razem też był faul, nie wiem tam już na kim, ale faul był w tym miejscu. Jak sobie myślę, dwóch obrońców, w sumie zawodników już nie mają, a se pizne z wolnego, Moro dawaj, czemu nie? Jakie okno walnął, jak siadło, to po ręku, po palcach bramkarza, tak doskonale, perfekcyjnie. Pokażę, nie mam jak to wam pokazać, gdyż powtórki nie zapisałem. Ale gol był piękny. 3-0 się skończyło, no i ciśniemy teraz Lazio. Dam im, kujwa, oni mają takie zrąbane koszulki, dam im te białe bardziej. Kurzawa jest zmęczony, ale to można zrozumieć po tej jego grze ostatniej, świetnej.
A Rashford cały czas kontuzjowany, ale chyba na tyle, że może zagrać, więc zostawię go za Corneta. Czy ktoś tutaj jest jeszcze wypoczęty? Zachęcaję dam Oxforda. No i może być. Już dam Rashfordowi szansę wystąpienia z ławki po kontuzji. Cyk, Mares. Cyk, Zieliński. Cyk, Mares. Cyk, Zieliński. Cyk, Mares. Kurwa, zdrował. Okej, okay. Nie gramy dalej. W ogóle jeszcze za jakieś pół Obok godziny narratorzy zaczyna się rozpoczynają mecz. się drugi mniejszy stadio dei Marini, na którym rozgrywane są mecze hokeja na trawie i futbolu amerykańskiego. Jego ciekawą cechą jest to, że trybuny mają marmurowe ławki, a stadion ozdabiają 64 rzeźby O, reprezentujące zabiłem go. różne dyscypliny sportu. Okej, coś tam gadał Szpakowski jakąś Realizator prezentuje nam ciekawostkę, ustawienie, w a jakim więc nie widzimy chciałem mu zamurowanego przerywać. piłkarza Lazio. Ale chciałem powiedzieć, że za około pół Celem godziny ustawienia zaczyna Osimhena się mecz prawdopodobnie jest Napoli Inter 4-3-3 i z kurczę, wysokimi szkoda, że nie skrzydłami postawiłem, bo dałbym na i Inter. klasyczne skrzydło. Jest to wariant Stosunek zdecydowanie dla mniejszy Interu, niż bo on gra na przeciwnika, wyjeździe, ale jest zdecydowanie 4-6, skuteczniejszy niż więc przeciwnika. postawiłem. Dobre Nie, 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 oparcie nie, 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 nie. defensywne. Aubameyang, Luta! Ciadło, Perin nie wyłapał, chyba Perin. No i tak, liczę, że Inter wygra. Sądzę tak. Proszę Państwa, Sądzę, to gdyż dopiero Napoli pierwsza w miało tym atak sezonie skoncentrowany głównie na Nowego Toru. Miliku, teraz tak średnio im idzie ten atak. Pierwsza No bramka w tym i w spotkaniu sumie pada Inter na ma według konto mnie większe Interu. szanse. I potem jest wyżej w tabeli. Chyba czwarty, Napoli jest chyba siódmy. W tym Paroł, stylu. Ale zawodnik głowy nie dam Jagielliny uciąć jest znowu gotów sobie. do gry. Oby sędzia jak najszybciej Pamiętajcie, że wpuścił go do jak na przykład, środka. nie Nie wiem, ma co patrzycie teraz na przedłużać. tabelę, bo to mogę wrzucić już po meczu spokojnie, nawet po tym weekendzie, po tej kolejce, co jest weekend wszystkich tam Spokojnie, lig i powoli tak klubowe dalej. na atak nie spieszą się. Nie To chcą weźcie pod zrobić czegoś uwagę to, że to głupiego. mówiłem przed tymi meczami, więc tabela oczywiście mogła się zmienić w międzyczasie. No, pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za Cyk. to wybicie. Aubameyang. No, na szczęście kontuzjowany gracz wróci na Ale tutaj boisko, ale Aubameyang z boku przeszedł. to naprawdę wyglądało na Dele solidną Alli. porażkę. Ajajaj, miałeś bardziej pójść. Już wchodzić w środek, mieć lepszą pozycję do podania. Bellerina nie ma co wyprzedzać, wierzcie mi. Bellerin jest możliwe nawet szybszy od Walcotta. Walcott teraz chyba mówił, że Bellerin jest szybszy od niego. Ja tak słyszałem w internetach. Piłka wzdłuż linii bocznej. Nie rozmawiałem z Walcottem osobiście. Maksimowicz. Riyad Mahrez. Martial, ale. Nie ma gwizdka, gramy Ale dalej. Riyad Mahrez. Sędzia uznał, że lepiej będzie zastosować Mares na przywilejowy skrzydle, pik. lewa noga. Lewa noga, Riyad Mahrez. Obrońca znakomicie zablokował dośrodkowanie. Aj, Zwycięsko z tego trik nie startu wyszedł. wyszła jedynie Bo piłka. miał przerzucić piłkę nad nogą i zrobić ten. Jak to się nazywa? No cyk, prawo, Akcja ze lewo, skrzydłem, dobre podanie. kuźwa. To nie jest Rabona. I przejmuje To piłkę jak się Rabona. nazywa ten trik? Że idziecie z piłką? Uwaga, strata przeciwnika w Dajcie ją w piłce. prawo i szybko i szybki zwód w lewo. Felipe I to Anderson. jednym ruchem nogi jeszcze. Zapomniałem, jak to się No, nazywało. zastanawia się, czy nie strzelać. Felipe Anderson Łatwo też się jest to szybszy, prowadzi. ale no Bellerina, na Bellerina. Kiszna. Kurczę, oni mają Kisznę i Andersona. Kiszna ma 5 gwiazdek sztuczek, dlatego tutaj może zaszaleć w tym meczu. Anderson jest Grając z lepszy pod innymi kontuzją, Nick statystykami. Georgiewicz jego nic z Dziordziewicz. tego nie wykorzysta, a A byłby Dziordziewicz to nie jest lepszy. jakiś wiekowy zawodnik? Bo go kojarzę. Zieliński. Mares, Riyad Blisko Mares. pole karne. Aj, 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 mili goń. Nie przejął piłkę, ale Jaż nie wywrzyj opanował. presję, nawet jakbyś nie miał tego Ach, było przejąć. blisko, niestety nie wyszło. Drużyna przeciwna przy piłce. Miglia. No i jak? O, przejął, Trzymamy wow. dobry Myślałem, że przedział jeszcze linii. trochę poklepią. A w ogóle, tak, mam ofensywny, super ofensywny. Podań do Blisko Aubameyanga w pole karne, środek. możesz Tu widzę strzelać. Bellerina rozpędzonego. Cała seria Milik, tu udanych wybieg. podań. Milik, Mocno prawa wysunęła się noga! piłka. Obok No i bocznej strzał siatki, po obok szybowym prawego uderzeniu. słupka. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Wybicie daleko. Koulibaly wygłówkowo, ale do nikogo niestety. Piłka górna, teraz Zdążył wygłówkowa postawić Bellerin i tym linię. razem do kogoś to doszło. Aubameyang, Aubameyang, Aubameyang. Ładnie Martial. grają. Taka klepka w języku Martial. piłkarskim. Cyk. Aj. Martial. Aj. Przechwyt, ale nie opanował. Blisko. Milinkowicz-Savic. Ale już tam ładnie akcja szła. Ta Kiszna. trzeba się wybronić przed nimi. Kiszna, gdzie jest? Kurzawa wraca. Kurzawa Nie często. wrócił. Jaki kurzawa ma ten Warcrate?
Tak, wysoki atak, średnia obrona, czyli jest bardziej takim CLS-em, czyli cofnięty lewy skrzydłowy, niż właśnie lewy obrońcy. No go Bezpiecznie, bardzo często widzę bezpiecznie. w ataku. A Bellerin też ma chyba wysoki. Ja bym mu dał wysoki, wysoki, szczerze mówiąc. Wysoka średnia, no, z ataku też daje radę, gra. A jak ja widzę, to że zawodnik jest 10 metrów przed nim i To przebiegając jest połowę Mariusz. boiska go dogania. To wow, kuźwa, ten Bellerin. Wspaniale przechwycił. Petarda w nogach. Hiszpańska petarda. Ali. Martial. Martial, Aubameyang. Już blisko pola karnego. Milik. Będzie strzelał? Milik, uuu, ale nad Niestety, poprzeczką. piłka poleciała Nie, tuż za Marchetti broni, poprzeczką. nie Perin. Marchetti chyba u mnie w fucie też bronił. Cyk. Tutaj Aubameyang, Milik. Milik. Mares. Ładny atak pozycyjny. Mares, Pierwszy Ronaldo Chop, niewytępujący strzał. Mares, Wybronił ale to łapie piłkę bramkarz. w rękach. Teraz już te finezyjne nie są takie OP. Bramkarze lepiej na nie reagują, bo są jednak dosyć słabe i z Kolumbia. daleka średnio są skuteczne. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, w większości Dobra jakby to pozycja do mogłoby w oddania FIFA strzału. 16 paść, ale już w 17 nie. Bellerin dogonił i przepchnął. Jest Martial. Martial. Martial też jest bardzo szybki. Martial 8-7 overalla. Ale widzi na pozycji dobrze ustawionego Mareza. Riyad Mahrez. Mares, cyk, cyk. Ach, mniej więcej o to Drużyna mi chodziło oczy do poprzednio, przejęcia, jak ale nie Marezem tutaj wyjątkowo próbowałem dobrze. tą sztuczkę zrobić. Tylko troszkę inaczej też miało wyglądać. Ale szkoda, że No, przejęli. może być Felipe trochę Anderson. więcej. Koulibaly bardziej wysunięty. No i Poza boczną kto jak linią nie piłkę, a Bellerin będziemy mieli dogonił jedno strzał. Andersona. Znaczy go skontuzjował na chwilę. Felipe Anderson. Świetnie, precyzyjnie, prosto w Anderson, marne. dwa kółka. Za karę, jak Świetnie, ktoś wie, z czego bezpłatnie. to jest, to. Są No, pewne to zawodnicy. świetne, świetna Ronaldo, kreskówka dzieciństwie. ależ popis bramkarskich umiejętności. Donnarumma Fantastycznie. broni. Mają znaczne posiadanie piłki, ale my przewagę bramkową, więc. Mamy lepiej. Cyk, do Bellerina. Ajajaj, jednak za mocno troszkę, bo takie piłki też są dobre. Anderson, już nie będę tutaj Blisko już do Bellerina bramki. męczyć. Maksimowicz. Ale przeszedł Anderson. No przejął, ale nie opanował piłki. Dobra, jak ktoś nie wie z czego to było, to powiem, że to było z Ludwiczka i tyle. Nie zatrzymałem niepewności, bo czasami to nie jest fajne. Powiesz jakiś tekst, że a koleś nie wie z czego się śmiać i z czego ty się śmiejesz, uznajcie za idiotę. No A, wiedziałem strzał! już. Jak go przepchnął, to wiedziałem, że siądzie. Gol i sprawa Ten Maksimowicz rozstrzygająca, do dupy nawet gra. otwarta. No i wracamy do Jesteś gry, jak chyba widać. pierwszy do 1-1, strzału w dojujemy. nowym sezonie, Maksimowicz. Riyad Mahrez. Jakiś Bellerin. ten. Jak się nazywa ten Brazylijczyk, co gra w obronie w PSG? Widzimy, zdecydowanie Marquinhos? Chyba zmienił się tak. kandydata, Marquinhos albo ale Varane byłby dobry na naprawdę twoje pięknie się miejsce. pokazał w tym spotkaniu. Ewentualnie To nie może Zuma. być kandydata do zawodnika meczu, ale znakomicie Mares. zbudowany jest ten atak pozycyjny. Milik. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Milik. Aj, przepchnął go. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. Piotrek też przepchnięty. Co oni tak przepychają moich zawodników? Każdy nie ma tutaj żadnego skillsa, żeby siłę trenować. Takie, Ryzykownie, że ale udane. teraz robisz masę i tak ustajesz na zawodnika, że robisz masę i mu siła rośnie. No, z tego miejsca można Mares. strzelać. Ajajajajaj, ale rożny tak. Piłka poza boiskiem i będzie rzut rożny. Mil. Aubameyang! Aubameyang. No cóż, nie tym razem. Szkoda, Nastąpił mógł chyba remis. Milikowi zostawić tą piłkę. Zresztą sam z takiej średnio słabej pozycji wbił. Koulibaly, no nie może cię wyprzedzić, no nie może. Okej, Donnarumma. Ali. Cyk, Bellerin. Dawaj Milik. Odciągnij obrońców. Hector Bellerin. No, już blisko pole karne. Uziwa, Aubameyang, raczej Martial, cofnij się. Czarny to pomyliłem, świetne Uwaga, podanie. strata i przeciwnik przy piłce. No i znowu Felipe Maksimowicz. Anderson. Maksimowicz, Kurzawa. Hector Bellerin. Odegranie do Riyada Mahreza. Riyad Mahrez. Milik. Blisko pole karne, może Mahrez. strzelać. A Toczy kuźwa, się piłka, to nie ma miejsca, żeby pozycyjnie. podać temu Aubameyangowi. Zawsze ktoś go kryje na plecach. Długo rozgrywają Ale tak piłkę, dobrze wszedł, ale a Mahrez widzę, często mają piłkę traci sposób przy na to, by rajdach. zakończyć tę akcję. Milik. Milik. Oto brońcy.
Pewne zmiany dokonam. Właściwie Ali jest mało widoczny. Puszczę Roga, żeby ofensywa się ruszyła. Tu dam Rashforda za Mareza. Widzę, Bellerin jest spadnięty. Zainwestuję w atak i dam Bape Lotina. Lotin, powiedz, że ty masz chociaż wysoki work rate w ataku. Tak, i średni w obronie, czy jak Bellerin dokładnie. Nic nie najgorzej, Zieliński wrzuca, cyk. Główko wygrał. Marcus Rashford, podanie do Bamayanga. Tutaj Martial. Ale zanim przyjął tą piłkę, zanim opanował, zdążyli się ustawić przeciwnicy. No i jeszcze rikoszet padł. No i bramkarz spokojnie wyłapał. Robi się niebezpiecznie. Milik. Marcus Rashford! Ole wszedł na boisko i od razu strzelił bramkę. Ale to piękne było. Milik ładnie go znalazł. Rashford ładnie tutaj po kontuzji wraca. W drugim składzie już raczej będzie grać regularnie. Więc tam jest Ikanaki, bo tak to Brumę dałem za niego tymczasowo. Ilmansa chyba na ofensywną pomoc wystawiłem. A Elka Duriego, nie pamiętam. Ci normalne ustawienie. Jakoś trzeba Brand. Chyba myślę nad wypożyczeniem Branda na przyszły sezon. No bo chociaż na pół sezonu. Prawie, ale nie opanował piłki. Ach, mój aut, tak. Cyk do tyłu, nie ma tutaj ryzykować. Koulibaly, Rog, Milik, Rashford. Rashford rozpędzony. Lulic nie jest jakiś szybki, szczerze go nie kojarzę, żeby był szybki, bo byłem go pokażę z futa, bo lubię włoski skład w fucie układać. Rashford nie wygrał. Ale Milik wygrał! Teraz lepiej ci obrona, czyli odbiór wyszedł niż atak, czyli strzał. Oj, mobile mają. Pamiętam jak się jarali, jak jeszcze w Torino grał i strzelał wiele. O nie, chyba nawet królem strzelców nie był. I że jak Lewandowskiego, Bayern pozbył się Lewandowskiego. O chuj, będzie gol. Tak. Jak Lewandowskiego opyliła Borussia, czyli no odszedł z Borussii, bo nie opyliła go w ogóle. To sprowadzi tam Ramosa i Immobile. I właśnie, że Immobile to przyszłość, a Ramos to doświadczenie. Immobile nawet ładnie się strzelił tam chyba w jeden mecz. Znaczy gola strzelił ładnie w jednym meczu. Tam do środkowania, czyli zachował się jak typowy kończący, rasowy. Ale później to już, no chyba każdy wie. Piłka wyszła na aut. Cyk. Ogólnie Włosi byli bardzo dobrzy w ataku w FIFA 14. Balotelli ładnie się rozwijał, mi do 90 się rozwinął chyba. Pracy niski work rate, ale jednak, no jednak tam luty z daleka to było epickie w 14. Ale ładnie się tutaj wbił. Kurwa, Rog. Masz czystą pozycję, to ty się cofasz na swoją. Moritz Leitner. Felipe Anderson. Dawaj, kurzawa. To ten kisz na taki wypoczęty, co on na tym skrzydle robi? Nic? Cyk. Milik. Ja pierdolę, co za banda niepełnosprawnych graczy. O, ja ściągnę za te miliony. Rashford, Zieliński. Zieliński prowadzi piłkę. Zieliński piłka na prawej nodze. Zieliński. Rashford, ale od bramkarza. I chyba tak szła na aut. Czyli poza bramkę. Martial do Koulibaly'ego. Koulibaly, ale posłał. Chyba nigdy nie mogę dobrze się nastawić, bo zawsze próbuję tego zawodnika ustawić, a kuźwa to się miesza także ze strzałem. Że ustawiam go dobrze, ale już strzał gorszy wychodzi. Bo nie zmieniam pozycji gałki, jak go ustawiam. Czy nie wiem, czy fulla tak by się nie opłacało ustawić, trzeba zaryzykować. Bo jednak wtedy utracimy tą możliwą przewagę z Interem. Mamy teraz możliwą przewagę 5 punktów, a jak zremisujemy, to spadnie ona do 3 punktów. Jeżeli pod warunkiem oczywiście, że będziemy wygrywać kolejne mecze, aż do meczu z Interem. Chyba Inter jest kolejnym przeciwnikiem naszym. Martial. Martial się rozpędził, Martial na skrzydle. Koulibaly.
Milik. Ale kurwa, zawsze ma piłkę na prawej nodze. Rzut rożny do końca, coraz mniej czasu. Zieliński. Główka Martiala. Ale broni Marchetti i wybija obrońca. Martial. Nie ma właśnie, nie wrzucaj Martial. Trzeba tutaj rozegrać na krótko, Kurzawa. Lotin. Milik. Milik na lewej. Kurwa. Kontrol ruszał i strzelał na 3-2. Możliwe. No zmień mi na Roga. Nieźle znalazł się na czystej pozycji. Ach, Donnarumma, ładna info. Podnieś się szybciej z tej ziemi, Donnarumma. Dobrze wyłapał, ale kuźwa wstaje. No wiadomo, ostatnie minuty to powinien dostać adrenalinę i się rzucić. 2-2 z Lazio. Dobra, jakoś trzeba żyć. I liczyć, że rezerwowy skład lepiej sobie poradzi z Interem. Wypracujemy sobie przewagę. Mares, motywuj, grać do dupy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Będziemy grać z Interem. Do zobaczenia. Cześć. A i możemy sobie jeszcze większą przewagę wypracować w sumie. Do zobaczenia, cześć.